Za nami weekend z piłkarskimi emocjami. W czwartej lidze Centrum Pelplin zremisowało przed własną publicznością 2-2 z GKS Kolbudy. Lepiej spisała się Wieżyca. Pelplinianie na wyjeździe pokonali 4-0 rezerwy Bytowi, dzięki czemu wrócili na pozycję lidera. W piątej lidze kolejnej porażki doznał Gryf Tczew. Tym razem przegrał 0-3 w Kleszczewie z tamtejszą Spartą. A klasowa Wisła Tczew na wyjeździe wygrała hokejowym wynikiem 10-4 z Sobieskim Gniew. W niedzielę na stadionie przy ulicy Elżbiety trzecioligowy zespół kobiet Pogoń Tczew podejmował GKS Żukowo. W niedzielne przedpołudnie to jednak przyjezdne zaczęły lepiej. Czym zaskoczyły Tczewianki? Od 7 minuty GKS prowadził 1-0. Potem inicjatywę przejęła Pogoń. Zawodniczki trenera Mateusza Sroki jednak z trudem zdobywały teren. Walczyły, starały się grać szybko, ale brakowało dokładności. Wreszcie w 24 minucie po zespołowej akcji Oliwia Aronowska zdobyła bramkę wyrównującą. Wydawało się, że Tczewianki weszły na odpowiednie tory i pójdą za ciosem. Jednak ambitne Żukowianki szukały swoich szans w kontratakach i stwarzały zagrożenie. W końcówce pierwszej połowy jedna z takich akcji zakończyła się strzałem, po którym piłka znalazła drogę do siatki. Nie bez winy była tczewska bramkarka. W drugiej połowie Tczewianki szybko wyrównały. Rzut karny na bramkę zamieniła Kinga Siuciak. Zespół gości był tego dnia wyjątkowo zmotywowany i potrafił wykorzystywać błędy gospodyń w defensywie. W kilka minut po golu na 2-2 Żukowianki dwukrotnie pokonały tczewską bramkarkę i objęły prowadzenie 4-2. Nerwowo grające Tczewianki nie zdołały zniwelować strat, choć były ku temu okazje. W ten sposób drużyna GKS Żukowo zdobyła swoje pierwsze punkty w lidze, a Tczewianki po efektownym zwycięstwie na wyjeździe w poprzedniej kolejce zaznały goryczy porażki na własnym terenie.